Cześć, witajcie. Samsung Galaxy S20 FE, czyli Fan Edition, jest już w polskich sklepach, a ja spieszę podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami ze spotkania z tym nowym modelem. Samsung Galaxy S20 FE to najtańszy model z flagowej serii Galaxy S, ale producent nie chce, abyśmy myśleli o nim jak o wersji Lite. To raczej ukłon w stronę nieco mniej zamożnych fanów, telefon przystępniejszy cenowo, ale wciąż oferujący flagowe możliwości. Przyznam, że Samsung Galaxy S20 FE podoba mi się trochę mniej niż efektowny miedziano-brązowy Galaxy Note 20 Ultra, ale mimo to nie odmówię mu urody. Telefon jest naprawdę ładny. Obudowę oparto o metalową ramkę, a tył wykonano z poliwęglanu. Możecie się ze mną spierać, że flagowiec powinien mieć szklane plecki, ale ja twardo będę obstawiać przy zdaniu, że tak prezentujący się plastik wygląda naprawdę znakomicie i do tego jest praktyczny, bo nie stłucze się. Co więcej, przez swe matowe wykończenie nie zbiera też śladów dłoni. A jeszcze dodajmy, że cała obudowa jest wodoszczelna, zatem praktyczność podnosimy do kwadratu. Do tego jeszcze mamy do wyboru szeroki wachlarz kolorów. Moim faworytem jest czerwony. Ekran Galaxy S20 FE jest płaski, wszak nie każdy lubi zaokrąglone brzegi. Matrycę wykonano w technologii Super AMOLED, ma ona rozdzielczość Full HD Plus i częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz. Możemy ją wyłączyć, jeżeli chcemy oszczędzać baterię, ale brak tu automatycznego sterowania tempem odświeżania jak w serii Note. Tutaj ustawiamy je na sztywno. Ekran jest chroniony szkłem Gorilla Glass 3, a w górnej części wyświetlacza mamy otworek na aparat do selfie. To trochę zabawne, ale Galaxy S20 FE ma lepszy aparat do selfie niż jego flagowi bracia. To kolejny dowód na to, że to jest sprzęt adresowany raczej do młodszych klientów. Aparat ma 32 megapiksele, ale w odróżnieniu od flagowców nie ma autofokusa, natomiast ma ostrość ustawioną na stałe. W sumie to jest niezły pomysł, bo jednak selfie zazwyczaj robimy ze stałej odległości, czy to naszych rąk, czy naszego kijka do selfie. Główny aparat z tyłu ma 12 megapikseli, optyczną stabilizację obrazu i obiektyw o przysłonie 1.8. Kolejny moduł tylny również ma 12 megapikseli, ale już szerokokątny obiektyw o przysłonie 2.2 i polu widzenia 123 stopni. Ostatni z modułów tylnych, 8-megapikselowy z optyczną stabilizacją, współpracuje z teleobiektywem o przysłonie 2.4, dającym bezstratne zbliżenie 3 razy. Cyfrowy Space Zoom sięga 30 razy i to nie jest taki po prostu cyfrowy zoom, tutaj mamy wspomaganie sztuczną inteligencją. Dzięki temu możemy liczyć na nieco lepszą jakość fotek niż z typowego cyfrowego zoom. Aparat może oczywiście nagrywać filmy w 4K i dodatkowo jeszcze oferuje funkcje, jakie znamy z innych topowych modeli Samsunga, jak chociażby jedno ujęcie, tryb nocny czy live focus, czyli rozmywanie tła z dodatkowymi efektami również podczas filmowania. Samsung Galaxy S20 FE oferuje wręcz flagową wydajność. Znajdziemy w nim takie same procesory jak w najdroższych flagowcach, a do tego jeszcze szybkie pamięci DDR5 i UFS 3. Choć na razie w przedsprzedaży widzimy tylko wariant pamięciowy 6 plus 128 GB, wiem, że niebawem pojawi się też atrakcyjniejszy model z pamięciami 8 256 GB. Smartfon jest oferowany w Polsce w wariancie Dual SIM, ale niestety realizowany poprzez hybrydowe gniazdo kart, na zmianę z rozbudową pamięci poprzez microSD. Do wyboru mamy dwa warianty. Model obsługujący sieci 4G, wyposażony w procesor Exynos 990 albo wariant 5G z procesorem Snapdragon 865. Jest to zatem rzadka w naszym regionie okazja, żeby mieć flagowego Samsunga, ale na Snapdragonie. To zabawne, daje mi bowiem bardzo silne przekonanie, że model 5G będzie się cieszyć u nas wyższym powodzeniem niż wariant 4G, ale wcale nie ze względu na to, że obsługuje najnowszą generację sieci. Samsung Galaxy S20 FE jest kompletnie wyposażony w interfejsy łącznościowe, w tym Wi-Fi 6 czy NFC. Ma także dobrze grające głośniki stereo, ale niestety pożałowano mu mini jacka, który jeszcze niedawno, jeszcze 2 lata temu, był znakiem rozpoznawczym flagowych smartfonów Samsunga. Nie poskąpiono za to energii. Telefon otrzymał akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W oraz ładowaniem bezprzewodowym 15 W i do tego jeszcze ładowaniem zwrotnym. Mamy zatem do czynienia z jednym z większych akumulatorów we flagowych Samsungach, bo większy ma tylko Galaxy S20 Ultra. No i oczywiście mamy też nadzieję na najdłuższy czas pracy wśród wspomnianych modeli flagowych. Trochę szkoda, że poskąpiono znowu mocniejszej ładowarki w zestawie. Dostaniemy standardową 15 W. No cóż, rozumiem, niska cena nie bierze się znikąd. A czy w ogóle warto kupić Galaxy S20 FE? Telefon można u nas nabyć w sumie w 4 wersjach.
4G i 5G plus dwa warianty pamięci. Ceny, zależnie od wybranego wariantu, czy 4G, czy 5G, wynoszą odpowiednio 2899 i 3399 zł za wariant z pamięcią 6128 albo 3249 i 3699 zł za wariant z pamięcią 8 plus 256, który ja bym wybrał. Osobiście i podkreślę, subiektywnie, kupiłbym najdroższą kombinację, czyli 5G 8 plus 256 w kolorze czerwonym. Jeśli wolicie bardziej stonowane barwy, no to polecam biel albo granat, chociaż na nim jednak trochę już widać ślady paluchów. A czy w ogóle rekomenduję Galaxy S20 FE? Zdecydowanie. I nie dziwię się Samsungowi, że wprowadza go dopiero teraz, bo gdyby pojawił się ten model razem z całą resztą serii Galaxy S20, to skupiłby na sobie całą uwagę. W końcu cena jednak mimo wszystko ma znaczenie. No i to tyle na temat Galaxy S20 FE. Oczywiście na razie. A ja zapraszam na kolejne filmy i dziękuję, że jesteście ciągle ze mną, ciągle z nami. Do zobaczenia. Cześć.